Gdybym był mongolskim prezenterem pewnego rozrywkowego programu, to bym zrobił słodką minę i powiedział, że nie wiem, gdzie jesteśmy i nie wiem, co tu robią. Ale ja wiem, gdzie jesteśmy. W Lublinie i wiem, co tu robią. Kręcą czasy, żeby wygrać kija Picanto. Ze mną Michał, który chce pojeździć kijanką w przyszłym sezonie. Chciałbyś? Jasne. Kręcimy tutaj z chłopakami czasy, od kiedy zaczął się projekt Kia Lotus Race. Spinamy się jak najbardziej, żeby być w czołówce. Motorsport, wyścigi, rajdy to jest coś, bez czego nie możesz żyć? Jasne. Adrenalina z benzyną we krwi, proste. Adrenalina na razie oglądanie, czy starty też już jakieś masz na koncie? Oglądanie 99%, starty małe. Zaczęły się wczoraj właśnie na Zębożyckiej, na torze prawdziwym kartingowym. Próbowałem swoich sił w sprzęcie, który jest inny niż ten. Jaki jest twój patent na to, żeby wygrać Kia Lotus Race? Na luzie, bez spinania się, kompletny luz i co najważniejsze, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Uważasz, że ten projekt może pomóc, żeby było bezpiecznie na ulicach? Proste. Tutaj chłopaki przychodzą, kręcą dobre czasy, szaleją i żeby tego właśnie nie przenosili na ulicę. No to szalejcie na Kia Lotus Race, szalejcie na torach, które są w pobliżu waszych domów. Nie szalejcie na ulicach, wystarczy zarejestrować się kialotosrace.pl i czekamy na was. Kia Picanto też czeka.